Panie ministrze, kwestia wykorzystania funduszy europejskich dla naszych kolei i problemów z tym związanych wielokrotnie się pojawiała i czasami występowała bariera własnych środków jako udział do wykorzystania tych pieniędzy. Możliwości PKP Intercity uzyskania wkładu własnego są czasami ograniczone. Jakie są możliwości dokapitalizowania tej spółki ze środków i prywatyzacji PKP Cargo? To jest konkretne pytanie. Natomiast w drugim pytaniu chciałbym bardziej ogólnie zapytać, jakie są kierunki działań w zakresie infrastruktury kolejowej przewidywane na następną perspektywę finansową. Oczywiście jako poseł z Małopolski, z Podhala, pytam także w kontekście ewentualnych planów związanych z Małopolską, jako że Małopolska stoi także turystyką, ale przecież do Małopolski przyjeżdżają kilkanaście milionów turystów i rzesze Polaków z całej Polski. Dlatego komfort i szybkość podróżowania w te regiony, kiedy trzeba szybko wykorzystać ten tydzień urlopu, jest ważny dla całego społeczeństwa, dla całej Polski, nie tylko i wyłącznie dla obszarów recepcyjnych, czyli Małopolski i Podhala. Czyli jakie są ewentualne strategiczne cele i założenia w tym kontekście Małopolski i Podhala, aby skrócić czas dojazdu w regiony turystyczne w Małopolsce? Dziękuję.